Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was naprawdę ciekawą informację. Na pewno dla wielu graczy będzie to coś niesamowitego, dlatego że wczoraj oficjalnie dostaliśmy informację o migracji serwerów, fuzji serwerów. No i już wiemy, jak to będzie wyglądać, że to w ogóle będzie, jakie serwery wstępnie zostaną połączone i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że wielu z Was pytało w komentarzach, kiedy będzie ta fuzja, że wiele serwerów jest już właśnie wymarłych, że tam nikt nie gra. No i w końcu dostaliśmy jakieś konkrety, o których sobie dzisiaj pogadamy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzu oczywiście pod koniec filmu, co Wy sądzicie o tej fuzji, w sensie o tym zamyśle, jak to ma wyglądać. Dajcie znać, chętnie sobie poczytam Wasze opinie. No i wiadomo, teraz mamy start nowego serwera EU5, duży hype i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj o 11 wleciał film, tak naprawdę skrót z prawie 4-godzinnego live'a, który jakoś tam skondensowałem do niecałej godzinki. No i tam macie pokazane, jak wbiłem od pierwszego do ponad 30 levela pierwszego dnia, więc jak ktoś jest ciekawy, no to sobie może obejrzeć. Dzisiaj o 11 to wleciało, tak jak mówię. No ale temat fuzji również jest bardzo istotny i myślę, że również muszę o tym nagrać, więc po prostu zaczynamy. Mamy tutaj screena, a w zasadzie dwa screeny. No i jak widzimy, mamy wpis z pamiętnika dewelopera wczoraj o godzinie 18. No i czy tam. Minęło trochę czasu od dyskusji i entuzjastycznego ogłoszenia łączenia serwerów. Ze względu na wyzwania, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w trakcie i po migracji zaplecza, temat łączenia serwerów zszedł nieco na dalszy plan. No i właśnie, no teraz był ten nowy backend, strasznie dużo błędów z nim związanych, więc no na tym się mimo wszystko musieli skupić. Tym bardziej miło nam poinformować, że przez ostatnie miesiące nie próżnowaliśmy i razem z przedstawicielami społeczności pracowaliśmy nad tą koncepcją. Teraz, gdy pierwsze testowe łączenia wyglądają obiecująco, chcielibyśmy przedstawić bardziej szczegółowe informacje. Cel łączenia serwerów jest jasny, po 14 latach naturalnym jest, że starsze serwery nie są już tak aktywne i łącząc te serwery mamy nadzieję zapewnić większą rywalizację i aktywność w codziennej rozgrywce graczom, którzy są tam wciąż aktywni. Czyli no oczywiście wiadomo, stare serwery, wymarłe serwery, jest ich naprawdę, naprawdę dużo, będą teraz jako tako połączone, no i po prostu dzięki temu więcej graczy na każdym serwerze będzie sobie grało, no i właśnie ta rywalizacja będzie większa. Jeżeli chodzi o pomysł, no to mamy krótko, przedstawimy naszą koncepcję, uwzględniono zarówno aspekty techniczne, jak i aspekty zapewniające uczciwą rywalizację. Mam strasznie małego tego screena i tak nie wszystko dojrze, więc okej, okay. Na początku jest to taki ogólny zamysł, jak widzicie, no i teraz ogólnie można połączyć dowolną liczbę serwerów, wszystkie postacie zostaną przeniesione na nowy serwer, obowiązują następujące zasady. Na połączonym serwerze można grać jedną postacią przypadającą na dany serwer źródłowy, czyli załóżmy, łączymy serwery powiedzmy od W1 do W10, to jest oczywiście taki strzał, no i ktoś ma na każdym z tych serwerów jedną postać, no to po prostu na tym połączonym serwerze będzie mógł mieć 10 postaci i po prostu wiadomo, każda postać z tego serwera źródłowego, czyli tam W1, W2, W3 będzie tak jakby na jednym serwerze. Jeżeli ktoś ma dwie postacie na jednym serwerze, co jest oczywiście niezgodne z regulaminem, no to wtedy no nie może tak być, nie może być jego dwóch postaci na przykład z W2 połączonych z W1, rozumiecie o co mi chodzi, no i chyba ja to również dobrze rozumiem. No i kolejna sprawa, postacie poniżej 10 poziomu, które nie były aktywne przez rogi, na które nie wydano pieniędzy, zostaną usunięte. To jest jak najbardziej spoko, to jest, są tylko takie zapychacze powiedzmy, jest bardzo dużo takich postaci właśnie z jakimś pierwszym, drugim, trzecim levelem i tak dalej. Więc generalnie to również uważam, że jest naprawdę dobry pomysł. No i teraz jeżeli chodzi o nazwy postaci, bo też o to się pojawiały pytania, w przypadku wielu postaci o tej samej nazwie, nazwy tych postaci zostaną zmienione, obowiązują następujące warunki. Imię postaci można zmienić raz przy pierwszym logowaniu zgodnie ze zwykłymi zasadami. Zmiana nazwy jest możliwa przy użyciu starych danych postaci plus starego świata gry przez określony czas, aby się zalogować. Jeśli postać jest połączona z kontem Shakes and Fidget, logowanie odbywa się za jego pośrednictwem. Czyli po prostu jak będzie się powiedzmy powtarzała nazwa gracza, no to przy logowaniu, jeżeli dobrze rozumiem, będzie można ją, przy pierwszym logowaniu chyba, będzie można ją po prostu zmienić na jakąś inną, co jest no takie dziwne, w sensie, nie wiem czy ja to dobrze rozumiem, ale załóżmy, nie wiem, jest neutral na W1 i jest neutral na W2 i to są dwie różne osoby, to nie jest jedna i ta sama osoba, to nie są dwa moje konta załóżmy, no i co, i ja będę musiał się jakoś inaczej nazwać, a co z tą pierwszą osobą, która też chce taki nickname, no bo jeżeli konta należą
należą do tej samej osoby, to jeszcze spoko, może tutaj to dalej jest wyjaśnione w ogóle, no ale to jest jeszcze spoko, no bo ja sobie na przykład dam neutral W1 i neutral W2, no i to jestem ja, nie? A jak ktoś chce być neutralem, powiedzmy, i na jednym serwerze i na drugim, a to są dwie różne osoby, no to kto będzie miał pierwszeństwo po prostu w zmianie tej niku, czy no nie rozumiem do końca. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jeszcze tą nazwę postaci, no to tutaj mamy tą informację: przy użyciu starych danych postaci plus starego świata gry przez określony czas, no jeśli konto ogólne, no to ok. No nie wiem, to jest w sumie ciekawe. Tutaj mam oczywiście drugiego screena. A, to odnośnie zmiany postaci to tyle, no to ciekawe. Nie wiem, w sumie to nie zostało chyba aż tak dobrze wyjaśnione, chyba że ja czegoś nie rozumiem, to możecie napisać w komentarzu. No i teraz jeżeli chodzi o gildie, gildie zostaną przeniesione pod warunkiem, że po usunięciu postaci nadal będą w ich członkowie, patrz wyżej, ale muszą one mieć unikalną nazwę. Jeśli kilka gildii ma tą samą nazwę, nazwy tych gildii zostaną zmienione, ale lider gildii będzie mógł jednorazowo wystąpić o zmianę tej nazwy na nową. Okej, czyli to jest tak jakby... No dobra, rozumiem, czyli nazwy postaci po prostu chyba samemu sobie zmieniamy przy pierwszym logowaniu. Będzie taka opcja, jeżeli się będą powtarzać. No a jeżeli chodzi o gildię, no to oni ustawiają jakąś randomową nazwę, no i będzie można ją sobie zmienić. Honor gildii odpowiada staremu honorowi, ale może być co najwyżej tak wysoki, jak najmniejsza wartość honoru migrowanej gildii z pierwszego miejsca. Jeżeli lider gildii zostanie usunięty, nowym liderem zostaje oficer z najwyższym poziomem. Jeśli nie ma żadnych oficerów lub innych oficerów, nowym liderem gildii zostaje członek gildii z najwyższym poziomem. Okej, no to ma w miarę sens. W ogóle sorry, ale dzisiaj siedziałem i montowałem wam ten film z pierwszego dnia do 3:30, zresztą dlatego tak późno się dopiero pojawił, myślałem, że szybciej skończę, no i niestety jestem troszeczkę zaspany dzisiaj. Sala chwały. Kalkulacja sali chwały bohaterów jest następująca: honor podzielić przez 2, ale maksymalnie tak wysoka jak wartość honoru pierwszego gracza na starym serwerze z najniższą wartością honoru, czyli tak samo jak w gildiach. Dla wszystkich innych chwały przyjęto honor starego serwera. Dochód, który można zarobić dziennie w bitwach w sali chwały, jest ograniczony do 100 milionów złota, aby zapobiec nadużyciom, gdy przeniesionych zostało wiele postaci gracza. Oj, to jest bardzo fajne, bo powiem wam szczerze, że teraz faktycznie bywało tak, że co niektóre osoby farmiły sobie golda, atakując innych, na przykład poprzez multikonto. Widziałem, że ktoś tam chyba dostał bana za to, no i to się może wydawać śmieszne, ale na takim wysokim levelu, jak tak atakujesz non-stop, no to naprawdę dużo statystyk w ten sposób możesz nafarmić. Sam sobie z tego nie zdawałem sprawy, więc to jest akurat fajne, no bo nie będzie można sobie multikonta, czyli no powiedzmy postaci z dwóch tam serwerów różnych, które zostaną połączone, abuzować i po prostu farmić jedną drugiej, no i zdobywać większe ilości statystyk. Komunikacja. Na serwerach, na których dojdzie do łączenia, codziennie przez określony czas będzie wyświetlane wyskakujące okienko informujące o łączeniu. Ponadto pojawi się komunikat w grze. Spoko. W dniu każdego łączenia serwerów świat zostanie zamrożony o północy. Gdy tylko prace w tle zostaną zakończone, postacie na nowym serwerze zostaną ponownie udostępnione. Które serwery zostaną połączone, bo to też jest bardzo ważne. Początkowo połączymy wszystkie serwery w USA i serwer w Kanadzie. Niewykluczone, że stanie się to pod koniec lipca. Połączymy wyżej wymienione serwery w łączeniu testowym, przy czym serwery źródłowe pozostaną równoległe, aby możliwe było porównanie danych. Ok. Tworzenie nowej postaci na nowym serwerze podczas testu nie będzie możliwe, czyli chyba jak będzie ta migracja i po prostu ten nowy jakby serwer, no połączony, nie? Bo wiadomo, powstanie powiedzmy połączenie, tutaj znowu strzelam, a chociaż nie, inaczej. Powstanie połączenie wszystkich serwerów amerykańskich, czyli to będzie jeden serwer amerykański, no i na tym jednym serwerze nie będzie można tworzyć postaci, dopóki te testy nie zostaną zakończone, jeżeli dobrze rozumiem. No i uwaga, zastrzegamy sobie prawo do zmian w koncepcji, jeśli będzie to konieczne z ważnych powodów. No i tyle, i generalnie tyle, no coś nam tutaj powiedzieli, pod koniec lipca coś ma być. Oczywiście wiadomo, serwery w USA i ten serwer w Kanadzie to jest tylko i wyłącznie wstęp, to jest tylko i wyłącznie taki test, można powiedzieć bardziej, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie na pewno, no i w przyszłości, jeżeli pójdzie wszystko ok, no to też pewnie serwery polskie, niemieckie i tak dalej, te starsze przede wszystkim, zostaną również połączone, więc o to się nie musicie martwić. No ale to wszystko po kolei, żeby tutaj nie wyszły znowu jakieś kwiatki, żeby znowu jakieś błędy nie wyszły, żeby komuś postaci nie skasowało. Wiadomo,
jak to tutaj wygląda. To tyle, generalnie tyle, jakieś tam informacje mamy, wszystko będzie pewnie w trakcie, zobaczymy jak to wyjdzie na tych serwerach właśnie amerykańskich i tym serwerze w Kanadzie, no i zobaczymy, nie? Wszystko zobaczymy, jak wyjdzie fajnie, to fajnie, że coś w tym kierunku zrobili, no i może się doczekamy w końcu tych głównych, powiedzmy krajowych, albo tam początkowych, międzynarodowych serwerów, połączenia tych serwerów, żeby ta rywalizacja się zwiększyła, no ale na pewno są to dobre wieści. Są może co niektóre rzeczy jeszcze do dopracowania, ale na pewno są to dobre wieści, na pewno jest to fajne. No i co mogę powiedzieć? Generalnie git, wydaje mi się, że git. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, co wy o tym sądzicie. No a ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Dzisiaj o godzinie 16 będzie streamek z drugiego dnia EU5. Pewnie znowu potem po tym streamie, powiedzmy, no usiądę, zmontuję to i wrzucę. Nie wiem, jak będzie późno, to dopiero jutro. Jak będzie jeszcze w miarę sensowna godzina, to dzisiaj. Tak czy inaczej, no na spokojnie drugi i trzeci dzień również na kanał wpadnie. No i co? Zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba z dzwonem oczywiście, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Piszcie te komentarze, co o tym sądzicie, tak jak wspomniałem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!